Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiejszy temat to kolagen. Ja nazywam się Agnieszka Sura i opowiem Wam troszkę o tej cząsteczce i później jak uzupełnić magazyn kolagenu. Zacznijmy od tego, że kolagen to jest cząsteczka białkowa, która występuje w większości naszych tkanek. W chrząstkach, kościach, najbardziej to, co nas interesuje, to jest skóra. I faktycznie kolagen ma bardzo dużą zawartość w naszej skórze. Są różne typy kolagenu, ale najważniejsze dla skóry to jest kolagen pierwszy, trzeci i szósty. I tutaj nie tyle ilość, chociaż oczywiście ilość też jest ważna, ale ważna jest proporcja pomiędzy kolagenem pierwszym a trzecim. Jeżeli ta proporcja jest zaburzona, to kolagen potrafi być sztywny, a nie o to, żeby on był elastyczny, więc ta najlepsza proporcja między nimi to jest taka, że jest 90% kolagenu typu pierwszego. Teraz skupmy się na okresie menopauzy i perimenopauzy. W tym okresie dochodzi do dużego ubytku kolagenu we wszystkich tkankach i w skórze również. Dzieje się tak za sprawą zmniejszonego poziomu estrogenów i progesteronu, a kolagen jest ściśle związany z poziomem tych hormonów, no bo skóra jest narządem hormonozależnym. W momencie, gdy spadają estrogeny i progesteron, również spada synteza kolagenów. I ten spadek jest dość duży, bo nawet około 2% rocznie, a ponieważ kolagen spada nam już wcześniej, on już zaczyna nam powoli ubywać go od 25 roku życia, to ten spadek około 60 roku mówi się, że nawet wynosi 1/3 zawartości całego kolagenu. No więc oczywiście nie podlega to żadnej kwestii, że będziemy widzieć na zewnątrz objawy ubytku kolagenu w postaci zmian na twarzy, przemieszczenie się skóry, obniżenie się owalu, czy też jakieś zmarszczki wokół oczu, tak zwane kurze łapki, fałdy nosowo-wargowe. To wszystko będzie związane z kolagenem. Zasoby kolagenu, tak jak powiedziałam, one się napełniają do 25 roku życia, chyba że wylosowaliśmy szczęśliwe geny na loterii życia i może ten proces trwać nawet do 30, ale to jest naprawdę wyjątek. Rola kolagenu w naszym organizmie jest to głównie rola strukturalna, on nadaje kształt. To tak jakby porównać kolagen do sprężyn w materacu, które nadają mu strukturę, a pomiędzy tymi sprężynami znajdują się elastyna, kwas hialuronowy. Matryks zewnątrzkomórkowy, w którym ten kolagen się znajduje, jest w ciągłym ruchu. Odbudowuje się, syntetyzuje od nowa. Kolagen składa się z aminokwasów, które są takim jego ID. To jest glicyna, prolina i hydroksyprolina. I takiej sekwencji aminokwasów szukamy w kolagenie z różnych źródeł. Głównie to są pochodzenia zwierzęcego. Obecnie nowy trend jest taki, że szukamy kolagenu w morzu, w rybach, ale też w meduzach. Kolagen jest generalnie bezpieczną cząsteczką, natomiast w momencie, kiedy pojawiły się choroby neurodegeneracyjne pochodzące od zwierząt, a więc BSE, TSE, od krów i świńska grypa, wtedy stosowanie kolagenu pochodzącego z tych źródeł stanęło pod znakiem zapytania, ponieważ zawsze istnieje nadal to ryzyko, że może te choroby mogą być przenoszone. To mówiło się głównie o żelatynie, ale to ta sama sytuacja dotyczyła kolagenu. Teraz bardzo wiele preparatów zawiera kolagen pochodzenia morskiego. Co o tyle też jest wartościowe, że najwięcej tej potrójnych z układów aminokwasów, glicyny, proliny i hydroksyproliny znajdziemy w kolagenie ryby pochodzącym z łusek. Również z jellyfish, czyli z meduz. Jako ciekawostkę powiem, że przeczytałam w jednym badaniu, że jeżeli meduzy są głodzone, to wtedy produkują więcej świeżego kolagenu. Ciekawe. Ponieważ wraz z wiekiem dochodzi do ubytku kolagenu, w związku z czym powstaje pytanie, jak uzupełnić te niedobory i czy można je uzupełnić. Może też warto podjąć jakieś działania, które zabezpieczą nas przed utratą kolagenu, przed jego rozkładem. Najprostszą metodą ochrony
przed zmianami, które zachodzą w kolagenie, jest ochrona przed słońcem. Według Światowej Organizacji Zdrowia filtry powinny być stosowane między 10 a 16, przynajmniej 10 a 16, bo wtedy jest największa ekspozycja na promieniowanie UVA i UVB. Faktycznie pod wpływem słońca dochodzi do aktywacji metaloproteinaz, które przecinają, no jak nożyczki przecinają te włókna kolagenowe i one stają się mniej wartościowe, ta struktura już nie jest tak sprężysta, jak była wcześniej. Inna metoda, też bardzo skuteczna, to jest stosowanie retinoidów na zewnątrz, retinolu i pochodnych retinolu. W badaniach klinicznych wykazano skuteczność w zwiększeniu syntezy zarówno kolagenu, jak i kwasu hialuronowego i elastyny. Pod wpływem tych działań okres stosowania takich preparatów zewnętrznych powinien być wynosić przynajmniej 3 miesiące, przy czym warto zauważyć, że takie preparaty kolagenowe ja zawsze zalecam, żeby nakładać je na noc, bo są one bardzo uwrażliwiające skórę na słońce, mogą dawać przebarwienia, a w tym okresie letnim, kiedy mamy dużą ekspozycję na światło, myślę, że najlepiej jest je wycofać i wrócić do nich jesienią. Kolejną metodą, która jest związana z zachowaniem zasobów kolagenu, jest stosowanie antyoksydantów. Antyoksydantów, czyli takim standardowym przykładem jest witamina C. I tu myślę o antyoksydantach, które się nakłada na zewnątrz, w postaci kremów. Kremy z witaminą C mogą być stosowane cały rok, nie uwrażliwiają na światło, więc będą dobrze działać na skórę, rozjaśniająco, ale też pobudzające syntezy kolagenu i tych pozostałych składników, które są z kolagenem związane. Oczywiście warto pamiętać o tym, że skóra jako organ hormonozależny odpowiada na poziom hormonów, w związku z czym, jeżeli nie ma przeciwwskazań medycznych, warto rozważyć stosowanie hormonalnej terapii menopauzalnej, dlatego że podniesienie poziomu tych hormonów nie tylko wpłynie nam na zwiększenie syntezy kolagenu, kwasu hialuronowego, elastyny, ale również wpłynie nam na obniżenie ryzyka chorób neurodegeneracyjnych, które te choroby oddalą się znacznie, pojawienie ich się pojawi się znacznie później. Jeżeli nie ma przeciwwskazań, jak najbardziej polecam. W ogóle myślicie o takiej substytucji hormonalnej, to powinna być ona wcześniej raczej niż później, czyli już w okresie okołomenopauzalnym, perimenopauzalnym, bo po pierwsze powyżej 5 lat po menopauzie ryzyko związane z przyjmowaniem hormonalnej terapii menopauzalnej jest większe niż zalety. Po drugie, jeżeli brakuje estrogenów, to zaczynają zanikać receptory dla estrogenów, więc po co podawać później estrogen, jak tak nie ma, one nie mają gdzie działać, czyli co klucz, jeżeli zamków już nie ma, zanikły. Dlatego to jest ważne, żeby pamiętać o tym wcześniej. I wreszcie przechodzimy do substytucji doustnej kolagenu. Jak już powiedziałam, dwa najważniejsze źródła, to jest jedno, to jest źródło skóry zwierzęce, najczęściej skóry krowie lub świńskie, one nie są wykorzystywane specjalnie, zwierzęta nie są hodowane w tym celu, to jest produkt uboczny. Z skór tych zwierząt jest ekstrahowany kolagen. On może być w różny sposób ekstrahowany, począwszy od sposobu chemicznego poprzez dodanie zasad i kwasu i podzielenie tych łańcuchów peptydowych, co wiąże się z pewnym ryzykiem zanieczyszczeń, jeżeli standardy nie są zachowane, zanieczyszczeń chemicznych. Powstają różne substancje chemiczne, które mogą być dla nas toksyczne. Więc ta metoda nie jest najlepszym wyborem. Inne metody to metody fizyczne, polegające na grzaniu, chłodzeniu, ponownym grzaniu, przedmuchiwaniu i w ten sposób dzieleniu na krótsze fragmenty i stosowaniu enzymów, czyli proteaz, które nam też podzielą. To wszystko jest o tyle ważne, że kolagen jako białko jest nierozpuszczalny w wodzie i nie wchłania się z przewodu pokarmowego. Takie wchłanianie białka po prostu nieprzygotowanego wynosi nie więcej niż 2%, czyli prawie że nic. Dlatego kolagen musi być odpowiednio przystosowany do tego, żeby się wchłonął. I to odpowiednie przygotowanie to jest podzielenie go na di- i tripeptydy. W różnych badaniach różna biodostępność jest podawana, ale znalazłam dwa badania, w których takie metaanalizy, w których podaje się około 50-60%. Teraz
jak to działa na kolagen. Po pierwsze działa w ten sposób, że w obecności tripeptydów i dipeptydów we krwi, one są jakby primerem, takim sygnalistą mówiącym fibroblastom o tym, żeby zaczęły syntetyzować własny kolagen. Mechanizm tego nie jest do końca poznany, ale przynajmniej są dwie teorie, które mówiące o tym, że po pierwsze te tripeptydy działają hemotaktycznie na fibroblasty i w obecności tych tripeptydów fibroblasty produkują więcej nowego kolagenu. I druga teoria mówi o tym, że przyspiesza się turnover komórkowy, czyli więcej się zaczyna, szybciej absorbowany jest stary kolagen i syntetyzowany nowy kolagen. Jest wiele prac naukowych badających kolagen, bo też jest duże zapotrzebowanie na to, żeby udowodnić, czy on jest skuteczny, czy nie. Jakość tych prac jest bardzo różna. Ja tutaj opieram się na takich trzech metaanalizach: Mirandy, Barati i Rustada. W tych metaanalizach pobierano z bazy Cochrane'a wiele, wiele badań. W jednym z nich było początkowo 9,5 tysiąca badań, których później te, które się powtarzały, odłączono, więc zostało 6,5 i z tego wyekstrahowano tylko 19 badań, które spełniały kryteria wysokiej jakości, czyli podwójnie ślepej próby, i produkty można było porównać do siebie. Bo problem polega na tym, że w wielu dostępnych na rynkach preparatach kolagenu mamy nie tylko kolagen, ale mamy wiele innych dodatków. Ciężko jest porównywać preparaty z dodatkami i bez dodatków, bo naprawdę nie wiemy, co wtedy działa. Teraz wróćmy jeszcze do tych produktów dostępnych na rynku. W łuskach, w kolagenie, który pochodzi z łusek rybich bądź też z medus, ta ilość hydroksyproliny jest największa, bardziej zbliżona do poziomu, który występuje w naszej skórze, a poza tym ten kolagen pochodzenia morskiego wiąże się z dużym bezpieczeństwem stosowania. Dlatego mamy też dużo takich preparatów zawierających kolagen morski. W badaniach, o których tu wymieniłam, czyli Rustada, Barati, oceniano skuteczność przyjmowania kolagenu i co się działo na skórze. Głównie to, co oceniano, to jest nawilżenie skóry, elastyczność i zmniejszenie zmarszczek. Jeżeli chodzi o zmarszczki, chodziło tu najczęściej o kurze łapki. Stwierdzono zmniejszenie kurzych łapek, poprawę elastyczności i nawilżenia. Cześć kochane, party time! Ale zacznijmy od początku. Jak ten dzień się dla mnie zaczął? Jak ja wyglądam. Ktoś mi dał jakieś stare lustro. Jakieś zwierzęta mnie odwiedziły w nocy. Kury, chomiki. Co to jest? Czas zacząć stosować kolagen. Zastanowimy się, jak dobierać suplementy kolagenu, aby uzupełnić jego niedobór. Aby zapobiec uszkodzeniu kolagenu przez metaloproteinazy, musimy stosować filtry przeciwsłoneczne. Jeżeli chcemy reparować uszkodzenia, nakładamy antyoksydanty, czyli na przykład witaminę C. Możemy się pokusić również o estrogen dostępny w kremach, co nie jest takie częste, ale znalazłam taki jeden krem. Nie wiem, czy zadziała, czy nie, ale zobaczymy. Poza tym oczywiście warto suplementować kolagen. Poza tym oczywiście hormonalna terapia menopauzalna u tych, które mogą. Jeżeli chodzi o konkretny wybór suplementów kolagenu, to powiem Wam moje preferencje. Nie wybieram preparatu, który ma niską dawkę, a więc 450-60 mg. Dla mnie zdecydowanie za mała dawka. Poza tym w tym preparacie niepokoi mnie ta ilość dodatków. Witaminy, mikroelementy, czyli kaszanka, bigos, ostrygi i sorbet truskawkowy. No nie, to dla mnie już za dużo. Preparat o oddzielnej nazwie Collagen Plus. Wprawdzie bardzo ciężko jest znaleźć ten skład. Ciekawa informacja jest taka, że zawiera więcej kolagenu niż inny dostępny na rynku, ale który? Nie wiem. Dobra, wreszcie znalazłam. 12 gramów. Tutaj polska firma, Słodkie Zdrowie, czysty kolagen rybi, dawka 6 gramów, jeżeli dobrze doczytałam, cena w miarę przyzwoita i pamiętajmy o tym, żeby stosować 90 dni. Inne preparaty, proszę bardzo. Tu mamy do wyboru, do koloru, czyste kolageny pochodzenia świńskiego, wołowego, pochodzenia morskiego. Wysoka dawka,
duże opakowanie, cena w miarę przyzwoita, 90 dni to jest chyba preparat dla mnie. A jaki jest preparat dla Was? Age, it's an inevitable thing. And it's gonna happen to you too, sweetheart. So get over it.